na razie panie grają, że grają w karty, ale taki, mamy takie marzenie, że kiedyś rzeczywiście będą licytować to, co fizycznie dostaną w rozdaniu. No. No ja jestem w stanie. Kiedyś może wręcz się uda zagrać Roberta, no najwyżej widzowie poczekają chwilę. Chyba tak. Nie no, z tą kartą na twój jeden pierwszy. No i co tam, ja potrzebuję status Marcina. Daj coś tam. Dobra, to co? Synku, mów do mnie. Ty masz jeden drzew, nie drugie, wiedziała? Nie poszukujący. No my też znalazłem. Lena. Ale to prawda, Mary ich przyłapała. No i na cholerę mi o tym mówiłaś. A ty nie możesz. A właśnie, że mogę. Mogę! Herbie był moim największym przyjacielem i do tej pory jest. Ćwierć wieku minęło i aby nadal utrzymujemy kontakt. Szanowna pani, porucznik Grayson z komisariatu. Poddaję się! Proszę nie strzelać! Bardzo przepraszam, że panie niepokoję, ale mieliśmy skargi. Skargi? Jaki rodzaj skargi? Pani jest właścicielką domu. Mogę wejść. No nie wiem. Proszę. Pani Konihal! Więc się zgadza. Co? Otrzymaliśmy skargę. Dłużej tego nie wytrzymam. To moja wina, już ją oddaję. Proszę na nią nie zwracać uwagi, poruczniku Grayson. Ona bredzi. Nazywamy ją starą, bredzącą Mili. Pierwsze słyszę. Alzheimer. Poruczniku... Grayson. Poruczniku Grayson. O co jesteśmy oskarżone? Czy mówi panią coś nazwisko... Mary McDougall. Owszem, ale co to ma do rzeczy? Ja nie wiem, o co chodzi, ale z całą pewnością zaszło jakieś nieporozumienie. Koni nic nie zrobiła. Nikt nie ma prawa skarżyć się na to, czego nie zrobiła. A jak pani nazwisko? A co pana to obchodzi? A pani? Nie rozkłada nóg. Poruczniku Grayson, to jakieś nieporozumienie. Żadne nieporozumienie. Skargę wniosła pani Mary McDougall. Mary? Pani McDougall. Skarżyła się. Dalej? No nie wiem. Może tak, bo bym chciał, żeby tego dymu trochę poszło. Masz dym gotowy? Skarżyła się. Że jesteście, panie, bez nadziei. Nudne i drętne. A ja jestem tu po to, żeby was rozruszyć. Dobra, i tyle. Dobra, dzięki.